Witam serdecznie w najnowszych wiadomościach. Mamy nowe wieści odnośnie szybkich metod mycia pędzli. Jak wiemy, stół jest czysty, ale pędzle brudne. Oddaję głos mojej korespondence, która zbadała całą sprawę. Problem brudnych pędzli jest bardzo poważny. Jestem tutaj, by się tym zająć. Problem jest o tyle skomplikowany, że pędzli potrzebujemy w trakcie makijażu. Nie mamy czasu na mycie ich kiedy indziej. W trakcie makijażu widzimy, że są brudne, musimy je umyć tu i teraz, mają być suche i gotowe dla nas. Wykonajmy zatem testy. W tym celu przygotowałam pędzle ubrudzone czarnym cieniem do powiek i metody, łatwo dostępne i w większości tanie, które mają tego brudu nam się pozbyć oraz sprawić, że pędzle będą albo od razu suche, albo po chwili wyschną i będą gotowe do użytku. Płyn do mycia i czyszczenia pędzli Teatrik Rossmann 17 zł. Gąbka do czyszczenia pędzli W7 Allegro 12 zł. Gąbka do czyszczenia pędzli z Sephory 27 zł. I mały special dostępny na Allegro za 155 zł, czyli zestaw do mycia i odwirowywania pędzli. Clean and dry, więc ja oczekuję, że za chwilę będzie dry i ja będę mogła się nimi malować. Lecimy z tym. Nasz pierwszy kandydat, czyli płyn Teatrik z Rossmanna, wiem, że jest jednym z najczęściej kupowanych produktów tego typu, ze względu i na swoją niską cenę, i na swoją dostępność. Wedle ulotki proszą, żeby nadmiar zabrudzeń oczyścić delikatnie o ręcznik papierowy. A więc to właśnie robimy. Wycieramy, wycieramy, tyle ile się da. Okej, więcej już za bardzo nie schodzi. Teraz powinnam spryskać włos pędzla sprayem Teatrik i delikatnie wytrzeć w papierowy ręcznik, uważając, by nie zdeformować pędzla. W razie potrzeby powtórzyć czynność. Czyli pryskam na włosy. Z jednej strony i z drugiej. I oczyszczam. Produkty tego typu zwykle mają bardzo duże zawartości alkoholu, które z jednej strony wysuszają naturalne, no i sztuczne włosie, pędzla też, ale szybko odparowują i dezynfekują. Całkiem nieźle. Okej, tak wygląda pędzel po pierwszym czyszczeniu. Zapach jest lekko alkoholowy, ale całkiem miły. Taki sztucznie owocowy, ale dla mnie jest całkiem okej. Jak na preparat tego typu, okej. Powtarzam czynność, bo pędzel nie jest całkowicie czysty. Zobaczymy, czy ten drugi raz wystarczy. Troszeczkę suchy ręcznik. Wydaje się tylko bardzo subtelnie wilgotny. Na tyle, że po chwili, po dosłownie 2-3 minutach mógłby być już nadal używany. Włosie jest delikatnie przeszarzałe, ale myślę, że nawet używając innych kolorów, czy nawet białego cienia, mógłby w ogóle nawet go nie zafarbować. Że to jest coś, co jest po prostu delikatnie między włosami, bo ten pędzel jest w włosie naturalnego. Myślę, że te odrobinę zabrudzeń by nie oddziaływały po prostu na dalsze malowanie. No i ten zapach niczego sobie. Myślę, że dla osób, które mają alergię, wstrzymałabym się, bo ten zapach jest naprawdę silny, jest cytrusowy. Nie jest to dobra rzecz dla alergików. Lecimy teraz z gąbeczką W7. Tutaj filozofia jest prosta, to znaczy po prostu jej nie ma. Ta gąbka ma mieć takie właściwości, że dosłownie przyklejać jak magnes zabrudzenia. Tak to wygląda. Niczym nie pachnie. Ona jest po prostu sucha. To jest sucha gąbka w pojemniczku, zwykła. Taka gąbka, taki wiecie, zmywak o konkretnych właściwościach. I ma on zebrać całe zanieczyszczenia. Kolejny czarny pędzel, to znaczy biały, ale w czarnym cieniu. No i lecimy. O kurde! Zobaczcie. O kurde! Po kilku ruchach. O! No dobra, te włosy są troszkę bardziej pofarbowane. Troszkę ciemniejsze jednak, niż pędzel, który był myty w płynie. Czas? I to, że tak naprawdę nie niszczymy w żaden sposób żadnym płynem, żadnym alkoholem włosi naszego pędzla, to jest niezła sprawa. Samą tą gąbkę polecam zwykle myć po kilku razach, żeby zmyć to całe, te wszystkie zanieczyszczenia, które tutaj mamy. Ale jako metoda na szybko, spoko. Proszę bardzo,
Porównajmy. Płyn Teatrik, gąbeczka W7. Gąbka W7 na Allegro jest za 12 zł, ta seforowa jest za 27. Wiadomo, że w Sephorze, nie? Jest znacznie większa. Czy ma zapach? Nie. Wygląda bardzo podobnie. Wydaje się trochę... No nie. Wydaje się znacznie przyjemniejsza w dotyku. Ale zobaczymy jak z zanieczyszczeniami. O! Całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. Jest bardzo podobnie. No i porównujemy kolejny raz. Płyn Teatrik, gąbka W7, gąbka Sephora. Między gąbkami nie widzę większej różnicy. Możliwe, że ta z Sephory przy takim długotrwałym użytkowaniu może mniej wpływać negatywnie na włosie, które jest delikatne, bo jest sama w sobie, ma delikatniejszą strukturę, a jest podobnie skuteczna. Tutaj po tym płynie już pędzel jest w porządku, jest czysty, można by było lecieć, jednak trzeba chwilę na niego czekać. Coś wielkiego! Zobaczymy, na ile skutecznego. Kto z nas tego nie widział? Gdzieś na Facebooku lub na jakiejkolwiek gdzieś tam reklamie wyświetlającej się gdziekolwiek. Mamy pojemnik, do którego dajemy wodę, odrobinę mydła, wedle instrukcji. Przyklejamy odpowiednią dupkę, w dupkę wkładamy pędzel i... szorujemy. Wlewamy odrobinę wody. Kazali nie dawać jej wcale bardzo dużo. No to jeszcze trochę. Okej. Kapeczkę mydła. Biorę swój pędzel i dobieram z tych tutaj różnie dostępnych dupek swoją dupkę. Okej. Mam dupkę. Wciskam porządnie. Wciskam w urządzenie. Okej. Instrukcja najpierw każe pomoczyć... Nie, czekaj. Ja rozrobię to mydło tutaj. Instrukcja na początku każe odrobinę pomoczyć ten pędzel w wodzie z mydłem, a następnie włączyć go w wodzie. Trochę chlapie! A następnie unieść pędzel i... To strasznie mocno drga! Jest! 10 sekund ska... Jesteś czysty, ale jesteś martwy! Jako pędzel do blendowania! O Boże, widzicie jak on wygląda? To fakt! Jest ledwo mokry. Już go tak odwirowało, że już jest ledwo mokry. Ale zmienił swój kształt! Kompletnie, jest rozczepiżony. Będę musiała nad nim teraz popracować, poprzytulać i na pewno brushguarda na nim dać, żeby on tak ładnie następnym razem się cały zrobił. Fakt, że naprawdę jest czysty i już prawie w ogóle wody nie ma. Ale ja nie chcę zniszczonych pędzli, chyba nikt tego nie chce. Ostatnią metodę automatycznie odrzucamy. Podsumowanie wszystkich metod. Obejrzyjcie dokładnie. Przypatrzcie się i wybierzcie to, co wam pasuje. Na podsumowanie oddaję głos do studia. Dziękuję bardzo. Wnioski moim zdaniem nasuwają się same. Metoda na akwarium kompletnie się nie sprawdza, bo niszczy nasze pędzle. Nikt nie chce wydać 150 zł na wirujący pędzel, który potem nie jest do użytku. Wcześniej przytaczany płyn Teatrik fajnie się sprawdza, bo skutecznie doczyszcza. Zawiera jednak alkohol, co z jednej strony dezynfekuje pędzel, co jest dobrą procedurą, ale z drugiej strony zawsze delikatnie wysusza włosy, więc nie jest polecane do użytku na co dzień, ale awaryjnego jak najbardziej. Alergicy, halo, zwróćcie uwagę. Tutaj ten preparat może nie być dla was korzystny. Obie gąbki spisały się doskonale. Zupełnym przypadkiem jest to, że mają różowe naklejki. Gąbka W7 tańsza, jest ostrzejsza. Gąbka seforowa droższa, ale bardziej łagodna dla włosia waszych pędzli. Sami wybierzcie, jak chcecie je traktować.
Jako dziennikarka mediów Red Lipstick Monster polecam mieszanie wielu metod naraz. Sama używam gąbki i płynu czyszczącego, które pozwalają mi na wszelką swobodę i żonglowanie między metodami w zależności od moich potrzeb. Jeśli film Wam się spodobał, a nie daliście kciuka w górę, to już kolejnego na pewno nie będzie. Dziękuję, dobranoc, za chwilę pogoda. I subskrybować też można jakby co. Metoda... Boże.